Jak mawiał Sun Tzu, stalowa zbroja osłoni nas przed cięciem, ale jedynie pancerz fabularny ochroni nas przed każdym zagrożeniem. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat Plot Armoru, czyli w dosłownym tłumaczeniu pancerza fabularnego. Plot Armor to narracyjny mechanizm, który nadmiernie chroni określonych bohaterów przed negatywnymi konsekwencjami lub zagrożeniami. Jest to sposób na umożliwienie postaciom przetrwania sytuacji, które w rzeczywistości byłyby dla nich śmiertelne, bez sensownego uzasadnienia w ramach logiki przedstawionego świata. Działając jak pancerz, Plot Armor może zaburzać spójność narracji przez zbyt sztuczne ingerowanie w losy bohaterów. Mało jest dzieł, które korzystałyby z niego tak okropnie jak The Flash od CW. Przeciętna struktura odcinka wygląda w ten sposób. 1. Pojawia się meta, czyli osoba z supermocami, którą musi pokonać Flash. 2. Meta pokonuje Flasha lub mu ucieka. 3. Team Flash znajduje sposób na pokonanie mety. 4. Flash pokonuje metę. Większość tych złoczyńców dałoby się pokonać przez szybkie powalenie przy pierwszej lepszej okazji. Barry jak najbardziej jest w stanie to zrobić, jednak bardzo często tego nie robi. Ekipa Flasha też została obdarzona bardzo grubą warstwą pancerza fabularnego, ale to odporność złoczyńców frustruje najbardziej. Najwyraźniejszym przykładem okropnego Plot Armoru jest Leonard Snart, czyli Captain Cold. Jaką moc posiada, skoro Flash nie może go pokonać i regularnie przegrywa lub remisuje z nim starcia? Może wytwarza aurę zamrażającą wszystko w promieniu kilku metrów, więc zbliżenie się do niego oznacza zamianę w lodowaty posąg. Może zamraża samym dotykiem, co też grozi zamianą w bryłę lodu. A może ma ciało z grubej warstwy lodu, która chroni go nawet przed ciosami Flasha? Otóż nie. Snart ma zamrażający pistolet i nic więcej. Jest zwykłym człowiekiem, do którego Flash może podbiec, uderzyć go lub wyrwać mu broń z ręki. To się niestety nie dzieje, bo Snart jest fajną postacią w oczach widzów, więc szkoda by było go się tak szybko pozbyć. Poza tym twórcy nie mogliby rozwlekać odcinków na aż 50 minut. No ale co by się stało, gdybyśmy nie dali postaci pancerza fabularnego? Pomyślcie sobie, że główny bohater historii umiera w jej środku. Oglądacie Indiana Jonesa i nagle w połowie filmu spada na niego wielki głaz i historia zaczyna skupiać się na jego pomagierze. Widzowie byliby wściekli. Ewentualnie wyobraźcie sobie, że Ned Stark nie dowodzi zbrodni Lannisterów, nie wynosi prawowitego spadkobiercy Westeros na tron, a w wyniku własnej głupoty zostaje ścięty. A no tak, dokładnie to dzieje się w Grze o Tron. Śmierć Neda jest przykładem tego, że brak Plot Armoru dobrze wpływa na historię. Pokazuje, że żaden bohater nie jest nietykalny. Wzmacnia napięcie narracyjne, czyniąc historię mniej przewidywalną i bardziej angażującą dla odbiorcy. W większości historii główni bohaterowie giną jedynie w dwóch sytuacjach. Poświęcają się dla dobra drużyny, albo umierają w finale. Twórcy są świadomi tych mechanizmów, więc z reguły starają się stworzyć iluzję braku Plot Armoru. Dokonują tego techniką na wzór tej z Gry o Tron. Zabijają lubianą postać na wczesnym etapie historii, aby pokazać, że śmierć jest obecna w świecie przedstawionym. Do tego wysyłają wyraźny sygnał. Może i główny bohater nie zginie, ale jego towarzysze już owszem. Na koniec odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Plot Armor da się dobrze wykorzystać. Innymi słowy, czy da się dobrze ograć sytuację, w której jakaś postać wychodzi z zagrożenia bez szwanku i bez odpowiedniego uzasadnienia. Ujmując to jeszcze inaczej, czy da się dobrze użyć Deus Ex Machina? Ten problem rozważałem już w materiale na jej temat. Link do materiału zostawiam w kartach. Gdyby ktoś miał ochotę na sporą dawkę Plot Armoru, to polecam zrobić sobie maraton z MCU lub obejrzeć legendę Vox Machina. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia. PS. Gdybyście mieli pomysły na odcinki, to zostawiajcie je w komentarzach lub piszcie do mnie w prywatnej wiadomości na Instagramie.